Słuchajcie, jedno z najgorętszych polskich nazwisk, jeżeli chodzi o futbol młodzieżowy, to na pewno i myślę, że przyszłość pierwszej reprezentacji Mateusz Bogusz, człowiek z Ibizy, z przeszłością w Leeds, w końcu siadł do futraka, bo już troszeczkę czasu staraliśmy się o tego gościa. I moja cicha nadzieja, że wreszcie będziemy mieć Polaka w rozgrywkach La Liga, za co trzymamy kciuki. No, są na to szanse. Naszym gościem prosto ze słonecznej Ibizy jest Mateusz Bogusz, pseudonim Pycik dla wtajemniczonych. Skąd ten pycik się w ogóle wziął? No nie wiem, tak mi zaczęli gadać w podstawówce chyba. Latam jakieś takie wszystko, też grał w piłkę i stąd się wzięło. Trenerzy mi w ruchu tak zaczęli gadać i tak zostało. Tata grał na jakim poziomie? No tata tam bardziej grał, nie wiem czy tak do Forfanu, ale tam miejscowo grał. Na Wawrze Wirek to tam grał tylko w piłkę. O, to jest klub, z którego pochodzi Kamil Grabaga między innymi. No. Zresztą ty z Kamilem Grabagą się poznałeś już w tych czasach śląskich? No my graliśmy razem w tym, no w ruchu. Znaczy razem, no on był wiadomo, że w starszym roczniku, ale do szkoły razem chodziliśmy, czasami teraz tym samym tramwajem jeździliśmy do szkoły, także skądś tam się już poznaliśmy. To już był ten sam Kamil? Widziałeś, że to jest właśnie taki gość, tak wiedziałem, wiedziałem, że tak ma charakter i to było widać już tam gdzieś, że się nie zmieni raczej. Ja zresztą pamiętam, kiedyś byłem na meczu Kochorzów, kiedy Przemek Bangiel debiutował. Ty wówczas podawałeś piłki na tamtym spotkaniu i też wówczas Przemek Bangiel wydawał się, że to będzie gość, który nagle, wiesz, zrobi niesamowitą karierę. No, tak też się wydawało i tak też wszyscy o tym mówili, bo chyba miał 16 lat i już zadebiutował w ruchu. I nie tylko zadebiutował, bo tam chyba zagrał z kilka też meczy i ten transfer do Milanu, ale tak to jest. No właśnie w piłce to jest najgorsze to, że początki zawsze są fajne, a najtrudniej jest z tym wszystkim to utrzymać według mnie. A jak w twoim przypadku było, jeżeli chodzi o te początki za granicą? Miałeś problem, żeby się odnaleźć w Leeds? No, czy ja miałem 17 lat, no i problem był taki, że ja musiałem mieszkać z rodziną zastępczą. No i tam mieszkałem w takim domu na wsi, tam nic nie było, jak ja zawsze całe życie praktycznie na trening i z kumplami, to jak do klubu przychodziłem, no to nie wiem, przychodziłem o 9, a wracałem, to była 16. A tam nagle także trening i o 13, no i co robić? No w rodzinie zastępczej też mieszkam, po angielsku nie umiem. Mieszkam tam na jakiejś wsi, jeden sklep jest, no i tak trochę mi było ciężko się zaklimatyzować, bo ja jednak wolę tak gdzieś wychodzić, być ze znajomymi, rozmawiać, a tam nagle w pokoju jeszcze miałem taki pokój, że od tej ściany tu do tej sofy, że tylko nogi mogłem wyprostować. Czyli dosyć duży. No, dosyć duży, no. No i tak było przez te pół roku, no ale... jak sobie organizowałeś czas? No bo to trzeba się troszkę, wiesz... No wiadomo, no tam gdzieś wychodziłem, no do miasta byłem 40 minut, autobusy jeździły, no to... No, też trenowaliśmy ciężko, to też byłem zmęczony. No ale jak tam był jakiś dzień wolny albo coś, to jeździliśmy tam do miasta, tam, bo tam jeszcze mieszkało trzech chłopców też w tej rodzinie zastępczej. No jeździliśmy tam do miasta na jakieś zakupy albo coś, no i jeszcze też Kamil Miazek był ze mną w Leeds, to później też tak się skolegowaliśmy bardziej i tam gdzieś wyjeżdżaliśmy czasem. No i jeszcze Klisi, nie? No to wiadomo, no ale już rodzina też bardziej ten, ale tam od czasu do czasu wyszkocieliśmy tam na jakiś obiad albo coś, także... Właśnie tak. Mówiłeś, że on ciebie zabiegał czasami tak na obiad? No czasami na przykład... też na kadr lecieliśmy razem, wiadomo, ja na U21, na pierwszą to też czasem u niego nocowałem, tam gdzieś wychodziliśmy, także nie, mega kontakt był i do teraz tam też utrzymujemy. A po jakim czasie zacząłeś się komunikować w języku angielskim? A ja szczerze chyba zacząłem gadać po angielsku tak płynnie, jak byłem w Hiszpanii, bo jak byłem w Leeds, no to było dwóch Polaków, no to mówiłem po polsku i tam coś rozumiałem, ale tak jeszcze, żeby płynnie rozmawiać, no to było ciężko. A w Hiszpanii już nie miałem wyjścia, bo już nie było żadnego Polaka i musiałem gadać po angielsku. No i wtedy najbardziej szczerze podstrywowałem ten język. A jak w ogóle wygląda życie piłkarza na Ibizie? Pamiętam, że kiedyś Zbigniew Boniek mówił przed transferem Sebastiana Walukiewicza, że idziesz grać na wyspie, w sensie na Sardynii, że może być się trudno skupić na piłce. Jak to wygląda na Ibizie? No właśnie, mnie tam też jakieś słuchy dochodziły, że jak już tam było tego bliżej podpisania tego wypożyczenia, że idę na Ibizę, tam ten, że się będę bawić albo coś tam. I też tak nie powiem, że nie byłem też tak nastawiony, że ten klub ten, ale jak zacząłem rozmawiać tam z trenerem, z prezesem, z dyrektorem sportowym i też się zacząłem dowiadać o tym klubie, no to jak tam przyjechałem, no to naprawdę, no wszystko co mi powiedzieli, dosłownie tak było i szczerze, no nie mogę powiedzieć złego słowa o tym klubie, bo tak organizacyjnie i też ten, no to ja mogę to śmiało postawić obok Leeds, bo to jest, wiesz, wiadomo, tak? Że to niewielkościowo chodzi, że tam, no wiadomo, jasne, nie ma 10 boisk i takich rzeczy, ale jeśli chodzi o przygotowanie tam do meczu i tam takie rzeczy, że tak powiem, niezwiązane z piłką, jeśli chodzi tam o wagę, tam przygotowanie też motoryczne, tam siłownie i takie rzeczy, no to jest wszystko na najwyższym poziomie i... Też trener to Juan Carlos Carcedo, który pracował z Unai Emery przez wiele lat, więc rozumiem, że ta filozofia trochę może przypominać to, co może robi Unai Emery. No i też tak przypomina mi się, tak? Zdaje, bo też cały sztab jest, no tak jak mówiłem wcześniej, że cały sztab jest od Emery'ego i no my praktycznie, no naprawdę. Grasz jak Villarreal. No. Ale ja nie oglądałem, no to nie powiem ci, ale myślę, że... Ale powiedz mi na przykład, bo u Unai Emery'ego zawsze charakterystyczne były dwie rzeczy. Jedna to bardzo długie odprawy. No i są takie. Tak? Ile trwała odprawa? Jak analizujemy nasz mecz, no niekiedy jest 30-40 minut, nie?
Okej, no to tam były jeszcze ze trzy razy dłuższe. I bardzo dużo wariantów w rozegrań różnych stałych fragmentów. No i tak też jest. My mamy, tak też na, jest. Mamy na różne, na przykład 3-4 warianty, nie? Okej. I to, to i tak, i tak w porównaniu do tego, co było w No ale to i tak jest 3-4 warianty, z wolnych 2-3 warianty, tu gdzieś. Ja na przykład wykonuję stałe fragmenty. Aha. I trener mówił przed tym, że tu się ma dotykać to piłka po ziemi, tu się ma dotykać to piłka po górę. No i tak w połowie meczu to zapominam. Dobrze, dobrze, że nie ma tych stałych fragmentów. Ale widzisz, no to, bo to jest to, co powiedział kiedyś Bartek Breszyński o Gianpaolo, nie? Że właśnie tu jak się wycierasz prawą ręką albo coś. To też, albo piłka na głowę, albo na przykład, że jak piłka po ziemi, to się mam dotknąć tu, a jak jest piłka górą na długi słupek, to na przykład się mam dotknąć tu wyżej już, nie? Takie małe detale, ale tam coś dużo zmienia to, nie? No ale jest, naprawdę jest dużo tych wariantów. Tak samo z autu. Piłka po prawej ręce albo piłka po lewej, to jak piłka po prawej, to jest ruch jakby na wolne pole, jak piłka do lewej, to jest ruch do piłki, także no jest tego sporo. Tobie też ta hiszpańska piłka chyba mocno odpowiada i leży. No teraz tak, no w tamtym roku to nie przypominało za bardzo hiszpańską piłkę, bo my cały sezon się broniliśmy praktycznie i no i po tamtym roku, no to wiadomo, że tam to się potoczyło, jak się potoczyło, ale teraz w końcu naprawdę tak gramy, że mi to bardzo odpowiada i też dlatego myślę, że trener mnie ściągnął, bo pasuje do jego tam koncepcji. I no i czy my gramy z lepszym przeciwnikiem, czy z gorszym, no naprawdę my większość meczu mamy tą piłkę i chcemy grać, bo trener chce, żebyśmy rozgrywali tą piłkę, praktycznie nie ma jakichś tam wybić albo takich rzeczy i teraz mi to naprawdę leży. A jak jest właśnie jeszcze z tą realizacją założeń taktycznych na boisku? No bo u Unaia Emery'ego jest tak, że jednak widać, że wszystko jest zaprogramowane, nie tylko jeśli chodzi o fazę defensywną, ale też o fazę ofensywną. Tu też jest podobnie, czy masz jednak trochę swobody jako piłkarz, powiedzmy, kreatywny? Znaczy, no na pewno jak rozgrywamy od bramki, to tej swobody nie ma, bo ja na przykład teraz gram większość meczy na skrzydle i ja się czuję jak wahadło, na przykład jak rozgrywam piłkę, bo ja schodzę między, lewy obrońca schodzi jakby na trójkę rozgrywać, a ja schodzę jako wahadło między prawego pomocnika a prawego obrońcy. No i tam nie ma swobody, bo jak my rozgrywamy piłkę, to tam zawsze muszę być i za każdym razem, jak mnie tam nie ma, to zwracają mi uwagę na to, że muszę tam być. No a z przodu, no to już no tyle mi tam powiedział, wiadomo, że tam pierwsze dwa mecze takie ten, ale jak już udowodniłem, że coś tam umie czasem kiwnąć jakiegoś gościa, no to mi powiedział, że po prostu jak tam już dostanę piłkę, no to mam robić to co uważam i to co robię najlepiej, ale... Ale w tej pierwszej fazie budowania akcji od teraz na przykład z Eibarem grałem na wahadle, nie? Aha. Bo graliśmy na trójkę obrońców i Eibar też grał na trójkę. No i my wyszliśmy tak, że od razu na trójkę i były dwa wahadła. Normalnie na prawej stronie grał prawy obrońca jak normalny, a ja grałem jako lewy pomocnik na lewym wahadle. Teraz powiem szczerze, że na tym skrzydle no, fajnie mi się zaczyna grać. Tak? No. Tak, nie wiem jak w innych ligach, ale w Hiszpanii to jest takie skrzydło, że... I też jesteś raczej nieprzywiązany do linii, tylko to lubisz zejść sobie, prawda, z tą prawą nogą, żeby z niej uderzyć zresztą. Ale w Hiszpanii tak grają boczni pomocnicy, na przykład Carlos Soler, który de facto był środkowym pomocnikiem. Bo ja kiedyś grał też Iniesta i ci, oni byli tak samo przecież. No ale no, na początku jak w tych sparingach grałem, tam wystawiam je na tej lewej pomocy, to do niego szedłem przed meczem i po prostu tak się chciałem zapytać, czemu tam, a ten i mi tak tłumaczył. No ale teraz jak już zaczynam grać coraz częściej i bo się też uczę tej pozycji, bo to nie jest moja nominalna, no to zaczynam to lubić, bo nawet nie powiem, że tam mam częściej piłkę niż w środku nigdy. Ja pamiętam, jak przyszedłem, jak byłem jeszcze zanim podpisałem kontrakt w Leeds, to właśnie pojechałem tam oglądać akademię i w ogóle i tam Kliszy do nas przyszedł, bo ja tam byłem z tatą chyba i z bratem i mówi, że jak tu się trenuje, to nigdzie tego nie zobaczysz. No a ja mówię, że co można robić takiego? No ale później się przekonałeś. A co cię zszokowało najbardziej w tym pierwszym kontakcie, czy w tych pierwszych tygodniach? No takie ćwiczenia, miesiące, które nigdy w życiu nie robiłem i które z pozoru się wydają proste, a tak naprawdę nie są. Na przykład? No nie wiem nawet jak to wytłumaczyć, no ale takich rzeczy no, tam się nie robi. No, na przykład normalnie jest rozgrzewka, jakaś główna część treningu, jakieś rozegrania, takie rzeczy, później gierka jest, no to tam nie ma nic takiego czegoś. Tam jest po 30 ćwiczeń na może nie 30, czyli ale struktura jest, treningu jest zupełnie inna, tak? W ogóle, no. Jest podania, ale wszystko są podania na przykład takie, że nie w miejscu się klepiesz, tylko są poustawione na przykład tak trzy tyczki i ty podajesz tu, później biegniesz za obieg, takie rzeczy, albo na jeden kontakt trzeba zgrywać dużo. Też właśnie cały czas w ruchu. Wszystko w ruchu i no właśnie i... najbardziej się liczyło te przyspieszenie też do następnego miejsca, żeby to zrobić na gazie, to takie rzeczy to było, nie? A żeby takich zwykłych na przykład jakiś tam rozegrań, tak jak się przed meczem, pod przeciwnika rozgrywa piłkę, jakieś tam opcją, to takiego czegoś nic. No. A mocno się skupiał Marcelo Bielsa właśnie na przeciwniku? Mieliście długie odprawy? Długie, no. Tam było... No do mnie były bardzo długie, bo ja nigdy nie grałem, no to były chyba najdłuższe do mnie oprawy, bo wiadomo, że lepiej się ogląda siebie, jak się na przykład... No tak, że wiesz, co masz robić. No a ja na przykład siedziałem sobie w weekend na ławce, oglądałem ten mecz i później jeszcze w tygodniu trzy razy go zobaczyłem, także...
Także tak to było, no ale o przeciwniku były długie, Trebielsa o przeciwniku wiedział wszystko, no, no taki zeszyt duży, odkładał tam, no tam wszystko wiedział, jakim, nie wiem jak, ale już wiedział w środę, jakim przeciwnik będzie grać składem i jakim systemem. On wysyła swoich szpiegów zawsze. No nie wiem. Była słynna historia z podglądaniem. I on tak, on później tego nie ukrywał nawet, nie? No to może, no to już wiem skąd tak było tutaj. No ale też długie były odprawy, bo praktycznie nasz mecz, jak oni grali, to była na przykład wtorek był pierwsza połowa, i to niby sklejki jakieś, a to i tak trwało 30 minut i na drugi dzień była druga połowa. Okay. A on często zatrzymywał na przykład obraz i mówił, że no, to jest cały czas. Okay. I zawsze pamiętam, że jak nie zatrzymał, to się denerwował trener, że tu chce pokazać albo coś tam. A to już poszło dalej. A to już poszło dalej. Trona Bielsy tam się liczyło przez taka walka, że gra jeden na jeden. No, tam nie było nie do pomyślenia, żeby twój gość uciekł ci na przykład za plecy i dostał piłkę na wolną pozycję. Nie? Nawet w takich gierkach tam graliśmy, to było bardzo rzadko, chyba raz graliśmy taką gierkę albo dwa i też graliśmy 5-5 i mój gość mi uciekł za plecy, to od razu było ten, że jak ja tam zatrzymany mogę, trening i może nie zatrzymany, ale od razu tam z boku słyszałem, co trener, nie rozumiem po hiszpańsku, ale na pewno to miłe słowa nie było, ale słyszałem, że ale że padało coś, hijo de puta, czy coś no, takiego. No a też ta intensywność treningów Lis była dla ciebie uderzająca? Miałeś problem, żeby się przystosować do tego poziomu? No na początku powiem, że nie, bo pierwsze tam 3 miesiące to ja pomagałem w treningach, ja nie trenowałem, ja tylko... Znaczy, co to znaczy, że pomagałeś? Możecie wczytać Krzysiego, no my praktycznie ci młodzi, bo tam jest tak, że trenujesz, pierwsza drużyna zawsze trenuje równo z U23, a ja przychodziłem do Lizy jak do U23, a nie do pierwszej drużyny. No i my na przykład mamy trening, my mieliśmy trening w U23 i nagle nas wołają tam 200 metrów dalej z innego boiska, że mamy przybiec. No i my tam przybiegaliśmy i się okazało, że my mamy się, ja na przykład jako dyszka mamy się ustawiać, że jako czwórka stoperów i mamy się tak podawać, a oni nas presują. No i na przykład to były takie ćwiczenia, albo były na przykład wrzutki, było tam takie specjalne ćwiczenia trenera Bielsy, no ja się ustawiałem tu byli zawodnicy, no ja im dawałem pierwszego pasa, oni się przyjmowali i wrzucali, no i takie nie, ćwiczenia. No to wiesz, to brałeś się w treningu, no bez przesady, no, nie, że byłeś tylko pachołkiem. Gdyby no. nie ja, to by nie mogli tego ćwiczenia zrobić. No. Ale powiedz mi... Myślę, że fizjo też mógłby tam stanąć. No tak, no my tak za trenera na walki pamiętam nawet, wiesz, z Departamentu Mediów stawaliśmy w takiej roli, ale powiedz, jeśli chodzi o intensywność tych treningów, bo rozmawialiśmy sobie przed nagraniem o słynnym Murder Ball i to jest jednak sposób treningu, który jest dość specyficzny. No jest specyficzny. No, na początku pamiętam, że też miałem takie, że tam, bo tam zawsze jest, tam gramy 5 razy, grali 5 razy po 6 minut, czy coś takiego. No i tam na przykład trenowałem normalnie i nagle mnie wołali, tam grałem jedną gierkę i znowu sobie wracałem do 23. Ale później jak już zacząłem tak być z pierwszą drużyną coraz częściej i trenowałem z nimi na co dzień, no to ci rezerwowi, co nie grali, no to wiadomo, że tam graliśmy zawsze w środę, 3 dni, albo tam 4 dni przed meczem graliśmy drugi skład na pierwszą 11, czyli ci, co będą grać w niedzielę, bo to skład już był widać zawsze był wiadomo, jaki będzie skład, chyba że kontuzja albo kartka. No ale na przykład ci, co nie grali, no to mieli na przykład tak, że przychodzisz na trening po takiej gierce w środę i myślisz, że będzie luz, bo jesteś zmęczony, a tu nie, nagle gramy 6-6 na takim skróconym polu i, znaczy no nie skrócony, no to było tak jakby wszerz boiska na połówce. Okej. To tam też nie chodziło o to, żeby jakoś... Ale przecież boiska na połówce z 6-6, no to też no, jest kawałek hektara jeszcze. No, no jest trochę, no. Wiadomo, że tam nie do końca linii, że to było jakoś skrócone, ale chodzi mi na ten, nie? No i myśleliśmy, że wolno, a nagle gramy tak i też 2 razy po 10 minut albo coś takiego, a wiadomo, że w tym nie chodziło tam, żeby kiwać się albo strzelać bramki, tylko po prostu, żeby to wybiegać, nie? No i na przykład mieliśmy czasem takie tygodnie, że 3 albo 4 gierki takie robiliśmy. Pamiętam, że jak grałem w pucharze, tam ci, co grali w pucharze dzień, jak debiutowałem w Lis, no to my dzień przed meczem normaliśmy gierkę 11-11 i to chyba z pół godziny takie, że no pamiętam, że w 60 minucie to ja łydki już nie czułem, nie? Miałem takie skurcze, że to było niemożliwe. No i zasady są jakie? Najważniejsze? No, że 1-1 jest po prostu. 1-1 jest cały pressing czas. Na całym boisku. Pressing na całym boisku, jedna i druga drużyna. Nie ma, a auty jak są? Auty no czasami są, czasami nie, to zależy. Czasami jest dorzucona piłeczka od razu. Zależy, jaki kaprys trener ma, ale no, ale tak było i no i co przede wszystkim, no że piłka zawsze na wolne pole, nie? Mhm. Nie, że wybijanie. Tam był mega poziom, jeśli chodzi o właśnie takie przemieszczanie piłki i w ogóle jak to szybko było, ale u trenera jest najbardziej się liczyło to, żeby dostać piłkę, wbiec, nie, przede wszystkim nie czekać na pozycji, tylko wbiec w wolne pole i tam dostać piłkę. No też można zauważyć, jak gra Lidz, nie? Oni dużo grają mega właśnie, że się przemieszczają i piłka jest na wolne pole grana. Także to, jak się robiło, no to trener był zadowolony, nie? Ale on chyba nigdy się nie komunikował z wami bezpośrednio, prawda? Zawsze gdzieś przez asystentów? Ze mną nie, no. No z innymi też, z młodymi nigdy się nie komunikował. No ja rozmawiałem może z trenerem 2 albo 3 razy i to ja nie rozmawiałem, tylko było trener rozmawiał do mnie i ja tylko słuchałem, bo mi ktoś tam tłumaczył, ale to były raczej złe wieści niż dobre. Tak? No, bo tam pożyczenie też było i takie ten. Mhm. I, no ale też
to nie było tak, że trener Wielsa jest jakiś tam gbura albo coś takiego. Nie, to jest według mnie najlepszy trener, z jakim pracowałem i najwięcej się od tego nauczyłem, pomimo jakiego tam, bo nie zagrałem tam dużo w lidze, no trzeba powiedzieć. No, zagrałem tam 2 mecze w pucharze i zadebiutowałem w lidze, ale tego, co się nauczyłem, no to myślę, że bym się nie nauczył chyba nigdzie. Czy trenerzy na reprezentacji do lat 21 podpytywali Cię o Marcelo Bielsa? No, szczególnie trener Michniewicz. No wiadomo, to dla niego... To mi pokazywał i trener Michniewicz uwielbiał te moje ścieżki, że tak powiem, ruchu, jak to trener zawsze nazywał, no i zawsze mnie podpytywał o ćwiczenia, jakieś ten, pamiętam też, że niekiedy wysyłałem trenerowi tam, co robimy na treningach. No i no to każdy trener, no teraz na przykład też w Hiszpanii się mnie trener pytał, jak tam wyglądało. Ty strzeliłeś jednego ładnego gola podczas waszego meczu towarzyskiego. No to w Australii, no. Tak, pamiętam. Że... No wtedy miałem fajny okres, bo pojechałem z pierwszą drużyną na tę turnę. Tam zagraliśmy z Manchesterem United graliśmy i właśnie później z Sydney. No i miałem szczęście, bo tak trzeba nazwać, bo 8 która tam grała, to Adam Forshaw, on kontuzję złapał z Manchesterem United. No i ja wskoczyłem do... Od początku mogłem zagrać. No i fajnie, bo zagrałem tam 90 minut, bramkę strzeliłem, naprawdę dobry mecz zagrałem. No i wtedy tak się poczułem, że a, może będzie szansa coś tam w tym sezonie ten. No i tak jeździłem na tą ławkę, pamiętam, że w pierwszym meczu już miałem wchodzić, było 3-0. Już się przebierałem, już stałem przy linii, żeby zadebiutować w pierwszym meczu i nagle straciliśmy na 3-1 i trener wpuścił obrońcę, nie? No i później tam kolejnych 5 meczów jeździłem też na ławkę. No i w ogóle nie wchodziłem, a wyniki też były takie, żeby spokojnie można było wpuścić tam młodego zawodnika. No ale tak nie dostawałem tej szansy i później przestałem też, jeździłem cały czas z drużyną, na przykład czasami jeździłem do Londynu i w szatni się dowiedziałem, że jednak nie jestem w kadrze i na trybuny sobie do kibiców Leeds poszedłem usiąść, to kibicowałem. No i no było tak kilka razy. Sztamy miałeś z nimi? No. A oni wiedzieli, że jesteś piłkarzem Leeds? No nie wiem, czy mnie znali, ja tam nie byłem jakiś wielki. No tak, ale może ktoś tam... No wiadomo, interesuje. Ja byłem ubrany jak taki... Jakiś taki analityk, wiesz, ktoś ze sobą. No, ale to wtedy właśnie miałem taki okres, że nie, że wymagałem od tego, że ja powinienem zagrać albo coś, bo ja na przykład jestem taki, że ja mam mega respekt do zawodników, takich jak tam przychodziłem, tam do tych, co już grali w tym, no to ja nie mogłem się odzywać, że ja na przykład, że czemu ja nie gram albo coś takiego. No ja tam młody miałem jeszcze 17 lat, no gówno osiągnąłem tak za przeproszeniem i ja będę tam chodzić i narzekać, ale gdzieś tam... Entrenador, jo, chłego, okej, no, okej. Okay, no. Ale gdzieś tam nie powiem, że w środku siebie ten, no to miałem taki żal, że nie dostałem jednak więcej tego, bo miałem naprawdę fajny czas wtedy. Ale widziałeś też, że ta różnica w umiejętnościach nie jest aż tak duża, no, że nie, będziesz właśnie w stanie doskoczyć do tego poziomu? No właśnie, ja nie czułem się szczerze gorszy. Jedynym, pod jakim względem się czułem gorszy, to chłopaki na pewno więcej biegali ode mnie, okay. A trener Bielsa tego zawsze nie lubił tego, bo ja zawsze biegałem mniej niż inni, co grają na mojej pozycji. I było to widać w statystykach, nie dało się tego ukryć, prawda? Tego nie dało się ukryć, no bo ja powiem szczerze, no nie byłem w stanie, no nie wiem, gdzie bym musiał biegać, żeby przebiec tyle, co on, a on gra na tej samej pozycji, co ja. No, nie mógłbyś sobie obejrzeć ten mecz. No pamiętam, że raz miałem taką sytuację, że grałem w U23 i graliśmy, to też było śmieszne, graliśmy w trzech na tej samej pozycji, na dyszce. Aha. Pierwszy grał 30 minut, ja grałem 15 minut w pierwszej połowie i 15 w drugiej i później trzeci wchodził na 30 minut, bo my na drugi dzień jechaliśmy chyba na mecz, albo dzień wcześniej byliśmy na meczu z pierwszą drużyną. I przebiegłeś najmniej. No ale to czekaj właśnie. Pamiętam, że wygrywali, kiedy było 2-0. Jak ja grałem, to 2 bramki strzeliliśmy i ja dałem 2 asysty, tak jakby. Aha. Że no tam jedna była taka, że wygrałem, kluczowe podania. No, jedna asysta, jedno kluczowe podanie. I pamiętam, że po tym meczu zgłosiłem kontuzję, bo mnie bolała dwójka. I na drugi dzień przyjeżdżam i ten właśnie wtedy trener Bielsa mnie zawołał tam do biura i pokazuje mi na kartce te moje statystyki i tych innych. I pyta się, co to jest, że ty biegasz najmniej, teraz zgłaszasz kontuzję, nie chcesz iść trenować. A ja tak sobie myślę, pudę, no grałem tylko 30 minut, wygraliśmy 2-0, miałem 2 kluczowe podania, a tu chodzi o takie rzeczy. No, no i wtedy tak się przekonałem, że do trenera Bielsy też są inne rzeczy ważne. Bo, najpierw to, no, a później ewentualnie tak, no, dokładaj te cegiełki. Tak chyba trzeba powiedzieć. W postaci, a też sprawdzali, ile biegacie w trakcie treningu? No, zawsze to, tak? Zawsze było wysłane. To. My mieliśmy na przykład netherball. I po meczu dostawaliśmy, kto ile przebiegł. I najmniej, pobóż. No, najmniej nie, no w środku tam przebyłem, tak w środku byłem. Ale no, wiedziałem, że nie jestem w stanie, nie miałem pomysłu po prostu, no gdzie mogę ten, nie chodzi, że o kondycyjnie, no ale ja nie wiedziałem, gdzie mogę biegać tyle, no, żeby przebiec tyle, co nie. Na przykład mam, tam było, że to piękne. Że ten, że tam są takie w metrach, ile przyspieszenia było. No to ja na przykład tam miałem 400-450, no to i tak jest dużo, bo pamiętam, że kiedyś było, że w Ekstraklasie cała drużyna przebiega 800 metrów na sprincie, nie? A na przykład my tam biegaliśmy po 400, taka średnia. No a chłop na mojej pozycji gra też młody, on ma 9,8 albo 9,9, a on 650. Podlizać się no, jeszcze. Ale nie, nie wiem, jak on to robi i gdzie, jak on gra. Miało wiele osób do ciebie zarzuty związane z tym, że ty masz ten, powiedzmy, tę iskrę bożą, jak się patrzy na ciebie, ale jednak jesteś bardzo nieregularny w tym, co robisz. Ciężko, na przykład teraz grałem 7 meczy i szczerze, może zagrałem
Pamiętam, że na 30 minut w jednym meczu nie grałem, teraz Oviedo, to też mi trener tam powiedział przed meczem, że taki ma plan i w ogóle, to może miałem słabszy mecz, ale na, teraz na 7 meczy, to według mnie 6, nawet jak nie strzeliłem bramki albo coś, no to w każdym meczu czyli no to tylko chodzi o zmianę modelu gry, że Ibiza gra inaczej niż grało Logroniec? No, ale my nie graliśmy w piłkę w Logroniec, my tylko się broniliśmy. No jak popatrzysz tam na mecze, no to ja miałem piłkę czasami 4 razy w ciągu, nie wiem, 15 minut. Okej, no to na twojej pozycji... A tam też grałem raz na skrzydle, raz na 10, raz na 8. Wszedłem tam dobrze, bo też my mieliśmy takie, że 6 meczów z rzędu wygraliśmy. Ale wiesz, mimo wszystko pewnie ktoś wiedział, że ty nie pasujesz do tamtego środowiska, bo ja słyszałem od jednego z hiszpańskich trenerów, że pomimo tego, że nie grałeś, mówiło się o tobie, że to ty jesteś tym gościem, który ma największe szanse, żeby zagrać na przykład w La Liga. No tak też, no bo dobrze wyglądałem, ale no ja tam przyjechałem do klubu, to nie wiem, czy trener mnie wiedział kiedyś, słyszał o mnie, albo na jakiej pozycji gram. No, El Polako i dawaj, nie? No, i tyle, no. Ale naprawdę, tam nikt chyba nie wiedział o mnie, że przyjeżdżam. Jak Wojtek Pawłowski kiedyś, tak, zmieniał klub. I taki Rubio, wiesz. Ale no. Chodzi jeszcze na przykład, bo też nie mogę tak narzekać na ten klub, bo tam ludzie i też ta drużyna była mega fajna. Wiadomo, że z trenerem też tam miałem taki konflikt lekki też. No trener rozumiał bardzo angielskiego, chyba myślę, że zrozumiał, co powiedział. I rękę na mnie powiedział na treningu i coś tam chciał mi ten, nie? I od tego momentu przestałem grać. Okay. I no, nie wiem, czy to przez to, ale niby tam wyjaśnili, że to było, poszedłem do tego i chciałem, zapytałem się, czy to... Czy wszystko okej? Okay? Mówi, że tak, okej. Okay. Ale nagle po nie? Tym... Nagle... Nie. Ale po tym nagle... Gram wszystkie mecze i nagle nie poszedłem się rozgrzewać na meczu. Tak? No. Na trybunach cały mecz. No i tak wtedy już zacząłem dzwonić tam do, tych moich, co ogarniają to z tymi, no do... Do synku ze Stellara. że może coś być nie tak, bo, no bo widzę, jak teraz trener do mnie patrzy na mnie, jak do mnie podchodzi, no i, no i nie miałem. Ale nie chcieli mnie puścić, no bo była też szansa, żeby zmienić w ciągu tego, w tym okienku zimowym. A były jakieś inne opcje właśnie? Nie okienku zimowym? Tak. Znaczy no. Nie, już wtedy, kiedy trafiłeś do Ibizy, teraz na no przede wszystkim mówiło się dużo o Legii Warszawa. Czy w ogóle brałeś pod uwagę powrót do Polski? No ja wiedziałem, brałem pod uwagę... Ze względu na Czesława Michniewicza tak, też. I też no puchary, bo też fajnie no zagrać tak. Taki tym. Ale wiedziałem, że Lisa mnie puści. Powiedzieli tak? Oni mi powiedzieli tak po prostu, że jeżeli chcesz iść do Legii, to my cię możemy sprzedać, a tego nie chcemy robić. Ale jak my cię wypożyczymy i nawet byś tam zagrał dobry sezon, no to nie jesteś w stanie wrócić po tym sezonie i grać dla Lidz. A jeżeli... Aha, tak nisko, że taki niski poziom, uważam, że to nie jest wystarczający... Uważam, że Liga Smart Bank, czy tam Segunda Division, no. To jest wyższy poziom niż tak. Polska Ekstraklasa. Uważam, że jeżeli tam zagrał dobry sezon, to jestem w stanie wrócić do Lidz i grać na takim poziomie, jaki oni wymagali. Okej, okay. No bo to też jest pewnie jakaś wewnętrzna. A nie, że oni mi się tłumaczyli, bo tam nie, nawet ja tego nie usłyszałem, tylko ja to usłyszałem, bo to wiadomo, że agent rozmawiał z dyrektorem sportowym i... No i takie coś mi przekazano, no ale tam nie ma tłumaczenia, no nie idziesz, bo nie idziesz, no i tyle, no po prostu, no tam taki jak... Jak u ciebie w domu, nie, bo nie. No, ale jak klub w ciebie chce tam wierzyć, bo myślę, że jeszcze we mnie wierzą, no jeszcze we mnie wierzą, no to... No skoro taką narrację prowadzili, to na pewno muszą wierzyć. No i powiedzieli mi, no że oni chcą mnie wypuścić do tego klubu bez żadnego jakiś tam, dlatego też nie było tych klubów takich może lepszych za dużo, bo nie było opcji wykupu. Okej, okay, że po prostu wypożyczenie... No, ja mam tu wypożyczenie i... I praktycznie nie było nawet mowy o tym, żeby jakaś była tam opcja wykupu. Trener, wasz trener, Juan Carcedo, tak? To jest trener, który widać po nim, że był asystentem, czy ma twoim zdaniem predyspozycję na to, żeby być pierwszym trenerem? Bo wiesz, są trenerzy wieczni asystenci. Nie, no nie widać. Czyli ma taką charyzmę i taki... Ja w ogóle pierwszy raz takie coś widzę, że ja mam z trenerem taki kontakt, no praktycznie co dzień po treningu albo coś tam, i nie tylko ze mną, ale nawet z każdym zawodnikiem jest jakaś rozmowa z trenerem. To jest taki trener, który mega chce mieć relacje z zawodnikami, chce jak najwięcej wiedzieć, jak się czują, jak tam o meczu czy coś oni nie uważają inaczej i w ogóle. No praktycznie ja z trenerem, no, na przykład teraz jestem też na kadrze, to trener sobie napisze jak tam mecz, tak? Jak ten, albo zadzwoni, tu coś się pyta, kiedy wracam. No, pierwszy raz takie coś miła odmiana w porównaniu do tego, co teraz, no w tamtym roku też w Logroniec, no to trener, ja z nim gadałem może raz. To też jest... To tak trafiłeś. To też jest ciekawa specyfika ligi, że ty jesteś na kadrze, a liga gra dalej, no, prawda? To jest problem. Więc musisz... Bo ostatnio na przykład teraz na Las Palmas graliśmy i ja przyleciałem w środę przyleciałem tam z dwoma przesiadkami, bo teraz na Ibiza też ciężko loty. Bo już okres wakacyjny skończył, no to już tam... Czas się do roboty. No. I ten... I w czwartek trening, no i w piątek już lecieliśmy na Las Palmas, a tam, no to Kanary, no to no 4 tak. Godziny o 5 lecieliśmy. I w sobotę mecz, a tam jeszcze o 15 graliśmy w takie ciepło. No i ja byłem zdziwiony, że w ogóle grałem, no i wystawiłem trening w przeskładzie, no ale czułem się fatalnie, nie? Bo ja przecież jeden trening zrobiłem, a jeszcze tam tak ciepło i w ogóle, no i...
dopiero byście porozbijali terminarz La Liga, znaczy może nie terminarz, ale powiedzmy mikrocykle treningowe, jakby była Ibiza, Majorka i Las Palmas w La Liga, to wtedy wyjazdy by były... No ale na przykład Ibiza, Majorka to jest blisko, nie? Tak. Bo do Madrytu to jest godzinka samolotem. Samolotem, i blisko okay. też tam do Barcelony, tak, tak samo. Do Las Palmas już... Ale na przykład no my często, bo my latamy normalnie, nie na całym prywatnym samolotem, my latamy normalnie, to na przykład teraz graliśmy na Ebarze, często latamy tak, że do Madrytu i z Madrytu tak, przesiadka... To jest na północy, no nie? No to ten zawsze ta podróż tam... Tam to coś więcej mnie, nie? Ale szczerze mi się zdaje, że chyba jest nawet lepiej niż autokarem. Bo niekiedy musisz jechać 5 godzin, albo 6 godzin autokarem na mecz, a tak to do samolotu godzinka, idziesz do następnego gate'a na lotnisku, godzinka i... Chciałem cię zapytać na koniec już o jakby twój tryb życia teraz tam, bo mówisz o tej samotności w Leeds. Teraz też pewnie jeszcze to nie jest tak, jak było w Rudzie Śląskiej albo w Chorzowie. No właśnie nie. Teraz już tam jest już taki kontakt złapałem teraz tam z zawodnikami, że... A, czyli jest ekipka? No, ekipaso? Jest ekipaso. No, plaża, obiadek. Każdy, plaża, obiadek, tu każdy jakiś udeczka, po meczu... coś tego. No, udeczka na urodziny czasem tam też wpadła. No trzeba korzystać, no, najbliżej siebie się nie mieszka. Oczywiście, no, słuchaj, także, to. Także ja jestem uważny na boisku ten, ale poza boiskiem też czasem lubię się rozluźnić. I no praktycznie po każdym meczu mamy tam albo trening, albo jak mam następny dzień wolny, to zawsze wyjście z 7-6 osób, 6-7 osób idzie. Zawsze. A, czyli to też zawsze. Tak no, się nie było jeszcze weekendu, złapać. Żebym ja sobie został w domu, tam odpoczął gdzieś. Że nie mówię, że tam nie odpoczywam, ale zawsze na miasto idziemy w 6-7 osób i no i szczerze, fajnie, nie? Bo w końcu ludzie, jest tak, słońce. No, Ibiza ma też łatkę miasto. Nie pokazują, ale to jest przede wszystkim bardzo fajne miejsce do życia. No, mega fajne. No, te plaże i jak tam w ogóle wygląda to wszystko. No pierwszy raz takie coś widzę, nie? Tak? Jak tam woda jest czysta, to jakbyś z kranu puścił. No naprawdę, no, wchodzisz do wody, masz wody dotąd, a wszystko widzisz, co jest pod spodem, nie? Mega fajne miejsce do życia i fajni ludzie też tam są otwarci. Może ty w ogóle nie będziesz chciał opuszczać Hiszpanii i na przykład będziesz wreszcie Polakiem, który zagra Ligę, czego sobie... No, żeby... Nikogo nie ma. I wiesz, to ubolewamy nad tym, zwłaszcza ja jako fan La Liga, to... No, ale musisz... nie wiem, co będzie szczerze po tym sezonie. Masz iść do La Ligę i koniec, nie, no. Powiem powiedz szczerze, Stellarowi, no, że macie załatwić La Ligę. Powiem tak szczerze, no wiadomo, że Lidz jest moim klubem i mam wciąż 2 lata kontaktu i wiąże z nim jakąś przyszłość, ale no, różnie to bywa, nie? Pewnie. Mam nadzieję, że będzie dobry sezon i będzie taki problem, że trzeba będzie się zastanowić, czy tu. Bo takie problem, no to fajne mieć takie problemy. Unai Emery na pewno jest w kontakcie z trenerem Ibizy. I my ci, Pyciek, takiego problemu życzymy tutaj serdecznie. Tak, dziękuję tak. bardzo. Widzimy się w La Liga w przyszłym sezonie. Oby. Albo w Premier League, no dobra. Dzięki.